Uwaga! Niebezpieczeństwo. Cysterna wypełniona prawie 20 tysiącami litrów benzyny, a w dodatku zbudowana z tworzyw sztucznych. Co by się działo w przypadku wywrotki, lepiej nawet nie myśleć. Ale są ludzie, którzy nie tylko myślą, ale nawet robią wszystko, by to zobaczyć na własne oczy. Wewnątrz nie ma już nikogo. Kierownica zakreśla coraz ciaśniejsze łuki pod dyktando przesyłanych radiem rozkazów. Silnik przyspiesza. Czwarte okrążenie. Piąte okrążenie. Now the sixth. I szóste. Udało się. Ulga konstruktorów. Zawiódł tylko jeden zawór. Na szczęście to tylko woda. Drobny szczegół konstrukcji został zmieniony. Jeszcze próba wytrzymałości na silne uderzenie z boku i drogę. Stanowisko tortur numer jeden. W taki sposób bada się amortyzatory i o dziwo nie musi wcale do tego być użyty samochód. Cztery amortyzatory samochodowe ukryte w wodnych płaszczach po to, by zapewnić im chłodzenie. Siłownik hydrauliczny, który według specjalnego programu męczy je tak, jak gdyby jechały po gładkiej, wyboistej albo wręcz dziurawej drodze. Cztery rodzaje cykli zostały przygotowane tutaj, by sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów. Bardzo krótkie i bardzo długie amplitudy drgań. I odpowiednia ilość tych drgań, oczywiście w każdym takim cyklu, cztery bloki tego rodzaju prób. Najgorsze są oczywiście te, gdzie amplituda jest bardzo duża, skoki amortyzatora wysokie, te stosunkowo łagodniejsze. Ze specjalnych czujników dane trafiają do aparatury rejestrującej i w ten sposób ocenia się w ciągu dwóch tygodni, męcząc je bezlitośnie po 8 godzin dziennie, czy amortyzator wytrzyma tę porcję kilometrów, którą powinien przejechać w samochodzie, czy też nie. Dodatkowo specjalne siłowniki, które jeszcze zapewniają imitację bocznych obciążeń na amortyzatory. W ten sposób po prostu oszukuje się czas. Oszukiwanie rzeczywistości, skracanie czasu, są to wszystko doskonałe pomysły. Przy czym nie można przecież, każdy uczciwy eksperymentator powinien się zastanowić, że nie można rzeczy wyjmować z kontekstu i badać tylko tam na jeden określony ruch, a spróbować w laboratorium oszukać czas, nie oszukując rzeczywistości. To znaczy odtworzyć wszystkie możliwe ruchy, którym poddana jest maszyna, jak gdyby rzeczywiste. I tu maszyneria ustawiona na czterech siłownikach hydraulicznych, przy czym każdy z nich drga wedle sygnału, który kiedyś przedtem został zapisany podczas prawdziwej jazdy samochodu i w tej chwili gdzieś daleko, w ciepłym pomieszczeniu kręci się taśma rejestratora odtwarzająca tamte warunki, tyle że odrobinę szybciej i w związku z tym tu na polskiej nieprzyzwoitej starej drodze na kocich łbach ten wóz przez długie godziny będzie męczony po to, by odpowiedzieć na pytanie, jak zachowywać się będzie nie jeden jego amortyzator, ale całe zawieszenie. Przy czym oczywiście cykl badań jest bardzo skomplikowany i bywają w nim takie przypadki, kiedy lepiej nie znajdować się tak blisko maszynerii. To się odbywa takimi cyklami, ale nie wiadomo, w którym momencie rosną do takich
Nie wiadomo, w którym momencie kopnie. Rzeczywiście strach tam siedzieć pod tym samochodem. Przecież w tym wszystkim jest pytanie oczywiście. Strasznie mi się przekrzykiwać ten hałas. Czy tego typu symulacja to jest naprawdę odpowiedź? To jest naprawdę symulacja rzeczywistości. To znaczy, czy tego typu badania odpowiedzą na wszystkie pytania, które można zadać? A ty masz wątpliwości oczywiście. Mam, bo na przykład to drga, ale się nie kręci. Tu na przykład nie pada deszcz. Tu na przykład droga jest jednego rodzaju. Tu na przykład chłodzenie jest inne niż podczas... i tak dalej, i tak dalej. Na to jest bardzo prosta odpowiedź. Otóż takie badanie pozwala zrobić to, co w innych warunkach trwałoby latami. Dlatego, że obliczono na podstawie różnego rodzaju badań i prób, że jazda po drodze tego typu, po bruku, 10 tysięcy kilometrów takiej jazdy odpowiada tyle, co całe życie samochodu, czyli 120 tysięcy kilometrów. A w dodatku, te 10 tysięcy kilometrów można na takiej hydraulicznej drodze przejechać w ciągu ledwie 2 tygodni. Mało tego, można zbadać nie tylko elementy zawieszenia, ale komfort jazdy poprzez czujniki umieszczone na fotelach, zachowanie się tak specyficznych rzeczy jak lusterko. Krótko mówiąc, można zbadać wszystko. A dlaczego w ten sposób? Bo stwierdzono już dawno, że drgania są największym wrogiem samochodu i wszystkich jego mechanizmów. Ja myślę, że mogliśmy to na bezpiecznie założyć. Ideału nie ma, do ideału się tylko dąży. A technokraci potrafią to tylko w jeden sposób. To test na dobroć traktorowego fotela. Już nie wystarczą zwykłe drogi. Drewniane beleczki starannie dobrano tak, by przypadkiem nie było za równo. Tu obowiązuje prosta filozofia. Jeśli wytrzyma to, to wytrzyma i to, co normalne. Ciężarki to symulacja rowerzysty. Konstrukcja ma służyć 6-latkom. Jasne więc, że obciąża się ją ciężarem 12-latka. Oficjalnie test opracowano na 100 godzin męczarni. Prywatnie z własnej inwencji laboratorium zwykło wydłużać czas badań 5-krotnie. Test typu zrób coś, żeby ta opona nie wytrzymała. Bo maszyna przeznaczona jest do prac leśnych. Tam wszystko może się zdarzyć. Choć wątpliwe, by nawet tam trafiła na drogę tego rodzaju. Dziecięce instynkty zniszczeniowe tu dopiero mają pełne pole do popisu. Specjalna testowa droga została zbudowana zgodnie z hasłem "Spróbuj złamać zawieszenie". Wygląda to trochę jak zły dojazd do placu budowy, ale każda górka i każdy dołek zostały dokładnie zaprojektowane. Kierowców tu nie należy żałować. Zmieniają się co 10 okrążeń. Choć po części ze względu na kręgosłupy kierowców doświadczalnych, coraz większe znaczenie ma ta właśnie metoda. Każde koło ciężarówki jest tu uzbrojone w kilka czujników. A każde uderzenie, każdy wstrząs pozostawia magnetyczny ślad na taśmie rejestratora. Jeździ się po wszystkim, tak by na taśmach powstała obszerna biblioteka nawierzchni. Na marginesie, drogowcy mogą się tu rumienić ze wstydu. A potem nagranie odtwarza się w ciszy i spokoju laboratorium, starym zwyczajem odrobinę podkręcając moc. I w ten sposób w jednym laboratorium można mieć do dyspozycji wszystkie tory testowe świata, ale to już znamy. I wśród tych wszystkich badań jasno rysuje się najnowsza mania współczesnego świata techniki – nadmiarowość. Jeśli maszyna wytrzyma to, to wytrzyma także to, do czego jest przeznaczona. I w sposób naturalny wzrosną jakość, niezawodność, bezpieczeństwo. I znów będzie bliżej ideału, którego jak wiadomo nie ma, a do którego tylko się dąży. Tylko czasem może odrobinę przesadzając. Specjaliści mówią, że całość jest tak dobra jak suma szczegółów i w tych dotychczasowych badaniach świadomie pomijaliśmy pewien czynnik, który w motoryzacji jest w zasadzie
najbardziej istotny, badania bezpieczeństwa. I tutaj dopiero pojawia się cały szereg takich elementów, szczegółów, bez mała konstrukcji, które właściwie są niedoceniane, a decydują nieraz o powodzeniu całości. Wystarczy przyjrzeć się, dlaczego ważne są zagłówki. W tym przypadku zagłówków nie ma. To, co dzieje się z szyją manekina i jego kręgosłupem, działoby się również z pasażerem, gdyby siedział właśnie na tym pozbawionym zagłówka fotelu. Ta czerwona kula symuluje głowę człowieka w nagłym zderzeniu z zagłówkiem. Obciążenie 38 kg. Jest to próba statyczna, w której chodzi o to, że ugięcie zagłówka pod wpływem tego ciężaru nie może wynieść więcej aniżeli 102 mm. Taka powstała norma, która pozwala stwierdzić, że zagłówek podtrzyma w wystarczającym stopniu głowę człowieka w przypadku raptownego zderzenia. Oczywiście nie mówi to jeszcze nic o tym, czy druga jego funkcja, to znaczy pochłanianie energii zderzenia i ochrona mózgu, zostanie wypełniona, ale od tego są inne próby, próby dynamiczne. Kolejny szczegół związany z bezpieczeństwem. Lusterko boczne samochodu z pozoru tylko służące informacji, ale w przypadku, gdy samochód zderza się oczywiście niekoniecznie z redaktorem, ale po prostu z człowiekiem, może to być niesłychanie niebezpieczne, więc lusterko musi się złamać w pewien ściśle określony sposób. I właśnie tego rodzaju próba. Uwaga, 3, 2, 1. Właśnie, lusterko nie może być sztywne, bo wówczas działałoby tak samo w przypadku kolizji z człowiekiem jak wystające ostre części samochodu. Musi się złamać o pewien określony kąt. Są na to normy, są wyliczenia, są wzory, które pozwalają stwierdzić, czy działo się tak, by człowiekowi zapewnić bezpieczeństwo. Szczegóły, drobiazgi, a wszystko wynikające z nieuzasadnionej wiary, że jeśli zbadamy wszystko takie drobne, dokładnie, to o całości będziemy wiedzieli także wszystko. A przecież bardzo często świat przekonuje nas o tym, że suma drobiazgów niekoniecznie daje tę całość, że czegoś nie uwzględniliśmy. Moim zdaniem konstrukcja powinna opowiadać o własnych cechach jako całość. Na przykład tak właśnie, na stanowisku, gdzie bada się w tym przypadku współdziałanie, powiedzmy, zawieszenia, ewentualnie naprężenia powstające w całej konstrukcji, w ramie i tak dalej, i tak dalej. Ten siłownik może wędrować bardzo wysoko, nawet do granicy statyczności. Przy czym to także nie daje tej odpowiedzi ostatecznej. Tu nie ma ciągle owego eksperymentu krzyża, eksperymentu ostatecznego, gdzie informacje i wiedzę zyskuje się dopiero wtedy, gdy doprowadzi się do katastrofy. Próba ostateczna, a może tak nam się tylko wydaje? Już dość dawno wpadliśmy na to, by przewidywać najgorsze. Kłopot w tym, że nikt tak naprawdę nie wiedział, jak to nieszczęście ma wyglądać. Na tej taśmie zapisano badania bezpieczeństwa kabin traktorów. Aby traktor chciał koziołkować, koła napełnione wodą. Kłopot w tym, że żaden traktor nie chciał spadać tak samo. A zatem warunki przeprowadzania próby były różne i cały test nie był wart funta kłaków. Trzeba było wymyśleć testy standardowe o dokładnie określonych warunkach początkowych. No two tests were identical. They then devised a standard test. Równia pochyła imitująca wjazd na nasyp. Woda udająca śliską nawierzchnię i wyoblona zapadnia. To pracowało już lepiej, choć po każdym teście jeden traktor szedł na złom.
Dziś bezpieczeństwo kabiny bada się zupełnie inaczej. Jasny polistyren wypełnia przestrzeń, w której zwykle znajduje się traktorzysta. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Tym razem się udało. Traktorzyście nie stanie się krzywda, a i traktor nie zmieni się w ruinę. Nam trzeba jednak czegoś więcej, odpowiedzi ostatecznych. Oto jak wygląda naukowe wpuszczenie w krzaki. W założeniu miał to być pomysł na barierę ochronną w środku, między pasami autostrady. Podobnie skutecznych pomysłów było zresztą wiele. Krawężnik z betonu. Again, no thanks. A higher curve. Potem wyższy krawężnik z betonu. A wire barrier. Bariera z lin. Wyglądała nawet nieźle. Ale potraktowana z bardziej ostrego kąta, ujawniła wszystkie swoje słabości. Z małym samochodem było jeszcze jako tako, ale w przypadku ciężarówki trzeba było wrócić do deski kreślarskiej i zacząć myśleć od nowa. Ulepszenia na wiele się tu nie zdały. Rozwiązanie najlepsze znamy wszyscy doskonale. Ale gdy powstawał ten film, nie brano początkowo tej możliwości nawet pod uwagę. Aż wreszcie pojawił się znajomy, falisty kształt. Pojazdy nie mogły się już przedrzeć na drugi pas autostrady. Bariera nie powodowała również niekontrolowanego odbicia pojazdu na inne pasy ruchu. Podobny problem w przypadku rozjazdów. System pochłaniający energię zderzenia. Od beczek wypełnionych piaskiem po termofory z wodą. Dziś testy zderzeniowe samochodów to wielka sztuka. Dopracowano je w szczegółach, wymyślając nieszczęścia, o jakich nam się nawet nie śniło. I w końcu otrzymaliśmy recepty na przeprowadzenie prób. Szybkość samochodu, rodzaj nawierzchni, betonowa ściana o odpowiedniej wytrzymałości. Wszystko według międzynarodowej normy. Nawet ludzie zostali tu znormalizowani. Tylko nieszczęścia pozostają te same. Chrzęst łamanej blachy przypomina, że ten świat po prostu nie za bardzo do nas pasuje. That test proved it's the strongest boss in this country by far. Upoważniony do jazd próbnych, można powiedzieć więcej, do tego wyłącznie przeznaczony. Pas. Zapięty. Możemy naciągać. Gumy powoli się napinają. Sto pięćdziesiąt, wystarczy. Normalnie katapulta poszłaby jeszcze dalej, tak aby mógł uderzyć w ścianę z szybkością 50 km na godzinę. Tu przeprowadzimy próbę zdecydowanie bardziej łagodną. Pas nie powinien się zerwać. Przede wszystkim. Uwaga! Trzy, dwa, jeden, start! Po drugie, po próbie pas powinien dać się odpiąć. Oczywiście tak naprawdę sama próba przeprowadzana jest w zdecydowanie bardziej wyrafinowanych warunkach. I odpinanie pasa, i przygotowanie manekina, i zakładanie samego urządzenia jest, no,
zdecydowanie bardziej kontrolowane niż w takich symulowanych telewizyjnych, powiedzmy, warunkach. Bywa, że pas puszcza i wtedy, by chronić cennym sprzęt, jaki jest, którym jest ten doświadczalny kierowca, no, używana jest specjalna siateczka. Ale właśnie, doświadczalny kierowca, bo przecież w tym wszystkim rzeczą najważniejszą jest ów czynnik ludzki. I w kontakcie tego czynnika z maszynerią pojawiają się problemy największe i tam sprawdzać trzeba najmocniej. I w związku z tym ciągle jest pytanie, czy jesteśmy w warunkach laboratoryjnych w stanie przy pomocy bardzo wyrafinowanego sprzętu i przy pomocy substancji, materii, maszyny, która przypomina tylko człowieka, udzielić tych odpowiedzi ostatecznych, czy będzie dobrze, czy być może zdarzą się sytuacje, kiedy dobrze już nie będzie. No, nie przesadzajmy z tym czynnikiem ludzkim, ale jednak okazuje się, że stworzenie dobrej imitacji człowieka jest niesłychanie skomplikowane. To, żeby miała odpowiednią ilość stopni swobody, żeby zachowywał się ten fantom człowieka w miarę podobnie jak prawdziwy pasażer prawdziwego samochodu, jest niezwykle trudne. Dlatego powstały tak dziwne twory jak tak zwane manekiny antropometryczne. Każdy z organów wewnętrznych człowieka został tutaj zmodelowany w odpowiedniej skali. Obojczyk. Z odpowiednią, to jest na przykład obojczyk, tak. Żebra, płuca, wątroba. Miednica, tak wygląda, to wszystko w odpowiedni, tak oczywiście ma ten sam ciężar, co przy znormalizowanym obywatelu. Biodrowymi właśnie o to chodzi, że jest to model średniego człowieka, przy czym te wszystkie organy wewnętrzne odpowiadają i wielkością, i wagą prawdziwym warunkom. Wszystko po to, żeby potem można było przeprowadzić mające cechy wiarygodności porównania. I choć może się wydawać, że to przybliżenie do rzeczywistości jest niewielkie, to jednak badania te laboratoryjne, te próby zderzeniowe na tego typu katapultach świadczą o tym, że jest to przybliżenie do rzeczywistości wystarczające. Wystarczające bądź nie. Wiesz, co mi się marzy w tym wszystkim? To w ogóle przypomina sytuację z nauk przyrodniczych wszelkich, kiedy w laboratoriach imituje się warunki naturalne, ale tylko z pewną dokładnością. No nie sposób, nie można zresztą uwzględnić wszystkich czynników. A marzy mi się taka sytuacja, kiedy wszystkie czynniki będzie się udawało uwzględnić, złapać we wzory matematyczne, nafaszerować maszyny obliczeniowe i takie właśnie próby odpowiedzi, co będzie, uzyskiwało się będzie wtedy na drodze czysto matematycznej, no, na ekranie krótko, bardzo tak, przyzwoitej krótko maszyny. Mówiąc o symulacji, marzysz komputerowej. Niestety tak, to bardzo pięknie wygląda w założeniach, ale jak na razie, proszę szanownego pana inżyniera, niestety o wszystkim decyduje eksperyment. Or do they? Bywa, że nawet mrożący krew w żyłach najbardziej wytrawnym obserwatorom. Co stanie się z maszyną, gdy pilot poderwie przy starcie dziób samolotu zbyt wysoko i zbyt szybko, szorując ogonem po pasie startowym? Czy samolot będzie jeszcze w stanie oderwać się od ziemi i unieść w powietrze? Czy też skończy się na krzesaniu iskier i wielkim ogółem? Ta próba, choć wygląda dramatycznie, jest dziś standardowym testem, który muszą przejść wszystkie nowe konstrukcje samolotów. Trwają przygotowania do kolejnej próby, tym razem flateru, czyli niebezpiecznych drgań. Te mini skrzydełka zakłada się właśnie po to, by sprowokować samowzbudzające się drgania skrzydeł, od których rozleciał się już nie jeden samolot. Ten musi wytrzymać, a przynajmniej ludzie prowadzący tę próbę wierzą w to głęboko.
Ten obrazek tylko z pozoru jest sielankowy. Trwa próba przeciągnięcia, czyli celowej utraty siły nośnej na skutek raptownego zmniejszenia prędkości. Teraz pilot próbuje ciągnąć maszynę w górę i oddycha z ulgą. Not that everything always goes right, as this hurriedly shot film shows during a sudden braking test. Chwilę testowej grozy w powietrzu i na ziemi. Próba gwałtownego hamowania. Problem polega na tym, iż w trakcie tej operacji powstają tak wielkie ilości ciepła, że grozi to po prostu eksplozją opon. A wiadomo, że największym wrogiem samolotu na ziemi jest ogień. Dzięki tym próbom okazało się, że idealnym rozwiązaniem jest automatyczne obniżanie ciśnienia powietrza w oponach. Tak, jakby przebił je niewidzialny gwóźdź. The solution is for the tires to automatically let themselves down. But some of the most dramatic aircraft tests are done by NASA. Ale badacze wciąż marzyli o czymś większym, o eksperymencie ostatecznym, o katastrofie w całkowicie kontrolowanych warunkach. By to, czego z reguły nie ogląda nikt, zobaczyć okiem filmowej kamery. Jak dotąd przeprowadzono 25 udanych katastrof. I właśnie w tym słowie udanych tkwi wielki paradoks współczesnego świata techniki i filozofii prób.